Zapewniłyśmy sobie na pewno to utrzymanie, ale naszym celem było zajęcie jak najwyższego miejsca, dlatego ten mecz był bardzo ważny, bo wiadomo, chciałyśmy grać o to miejsce 10, a będziemy grać, no niestety nie udało się i będziemy grać o miejsce 12. A to jest jednak różnica, 2 oczka w górę, no ale no niestety, no tak się stało i już w tym momencie nic na to nie poradzimy. Szczerze to ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę same nie wiemy, co poszło nie tak. Miałybyśmy w bardzo dobrej formie, a nagle to wszystko prysnęło i po prostu, nie wiem, ciężki temat, dużo nad tym rozmawiałyśmy, ale wychodzimy na boisko zmotywowane, a później wychodzi jak wychodzi. No ta druga runda na pewno jest trudniejsza, bo zespół zaczął nas zupełnie inaczej traktować. Wiadomo, bardziej się na nas nastawiał. Na początku trochę nas lekceważyły, a pokazałyśmy dobrą siatkówkę i wygrywałyśmy te mecze. W drugiej rundzie miałyśmy gorszą formę i no i przegrywałyśmy te najważniejsze mecze. Tak naprawdę wystarczyło wygrać jeden mecz, taki, który powinniśmy wygrać, to byśmy były w zupełnie innej sytuacji w tabeli, no ale niestety nie udało się. Tak, to fakt, że borykamy się z kontuzjami, niestety czołowych zawodniczek, więc to też jest w pewnym sensie na pewno osłabienie. No zmieniamy ten skład, no, ale to nas nie usprawiedliwia. Tak naprawdę wszystkie potrafimy grać w siatkówkę i wszystkie chcemy wygrywać mecze. I myślę, że każda ma taki cel i tego się trzymamy. No, zdawałam sobie sprawę, że ta liga będzie bardzo dziwna w tym roku. Że na pewno będzie wiele niespodzianek. I też spodziewałam się tego, że wiele zespołów będzie miało tyle samo punktów. Na początku tego sezonu miałam nadzieję, że my nie będziemy w tej dolnej części, grając tak fajnie i wygrywając tyle meczów, ale no niestety. No akurat to fakt. Obydwa mecze wygrałyśmy za 3 punkty. Z tym przeciwnikiem gra się nam dobrze, no ale jesteśmy trochę w innym momencie w sezonie, więc myślę, że każdy z nas, każdy zespół będzie chciał wygrać. No i też to na pewno przygotowujemy się, już będziemy się przygotowywać do tego meczu, bo będzie on bardzo trudny na pewno. Ale jednak o jedno oczko wyżej zawsze lepiej być na tym miejscu, według mnie. Jeszcze zostały nam te 2 mecze bardzo ważne. Mam nadzieję, że się zepniemy w sobie i zagramy fajną siatkówkę. Zagramy całym zespołem, będziemy się bawić grą. No niestety innego miejsca nie możemy zająć w tym momencie i myślę, że takie zakończenie pozytywne byłoby na pewno okej. Ja jestem bardzo szczęśliwa, w ogóle bardzo, bardzo się cieszę. Jestem mega zaszczycona, że mogę po raz drugi reprezentować kraj w takich ważnych rozgrywkach, bo w tym roku czekają nas i eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostwa Europy, więc tym bardziej się cieszę, że możliwe, jak mi trener oczywiście Nawrocki da szansę, to ja oczywiście zrobię wszystko, żeby tak było, żeby zagrać w takich ważnych turniejach chociaż być i poczuć te emocje. To naprawdę są niesamowite emocje, niezapomniane.